Dzisiaj o 20:45 zaczyna się najlepsze 5 dni futbolu tej wiosny. Zaczyna się od pierwszego półfinału Ligi Mistrzów w Monachium. Jutro kolejny w Londynie, a w sobotę Grand Derby, czyli największy współczesny mecz Barcelona kontra Real. Dzisiaj warto patrzeć na Monachium, bo niewiele jest takich miejsc, w których Real Madryt jeszcze nie wygrał, choć próbował tyle razy, konkretnie 9 razy, tylko raz zremisował, resztę spotkań przegrał. Jeśli by to się powtórzyło i Real nie doszedł do finału Ligi Mistrzów, myślę, że byłaby to jedna z większych sensacji ostatnich lat. To będzie mecz z wieloma podtekstami. Cristiano Ronaldo ciągle się ściga w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów, nie tylko z Leo Messi, ale też z Mario Gomezem z Bayernu. I o ile porażki z Messi już jakoś przetrawił, to gdyby go Gomez wyprzedził na koniec sezonu, a na razie wyprzedza go o 3 gole, raczej ciężko mu to będzie znieść. W Bayernie jest Arjen Robben, czyli człowiek, który został wyrzucony z Realu w sposób upokarzający i nie dlatego, że był złym piłkarzem, tylko dlatego, że był człowiekiem nie tego prezydenta, co trzeba, i kiedy przyszedł prezydent nowy, to zaczął od wyczyszczenia szatni z ludzi poprzednika. Ofiarą tego padł Robben, a Robben obrażony to jest Robben równie groźny jak Messi czy Cristiano Ronaldo, więc Real ma się dzisiaj kogo bać.